Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj piątek, mamy dzisiaj 9 dzień września, jest dzisiaj dzień urody, to jest na pewno mój dzień, jest dzisiaj dzień testera oprogramowania. Co to są zawody, których ja nie rozumiem? Znaczy wiem, że w ogóle potrzebne, ale to są jakieś czarne magie dla mnie. Zróbmy dzisiaj dobry dzień, dzień pełen urody, uśmiechu. Najpiękniejszy człowiek jest wtedy, kiedy jest święty. Nie ma piękniejszego człowieka, bądźmy święci. Zróbmy dzisiaj dzień człowieczka. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie i bardzo zapraszam dzisiaj na odcinek. Oczywiście jak piątek to Biblia. Mam dla was dzisiaj bardzo proste zdanie, w ogóle to będzie takie najczystsze złoto ewangeliczne. Chciałbym was tylko z tym zdaniem zostawić, króciutko je tylko skomentuję, ale ono jest tylko tam, samo to zdanie nam jest potrzebne. Mateusz 7, rozdział 12, werset. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Kochani, czy da się prościej wytłumaczyć w ogóle, na czym polega dobro w życiu? Jak dla mnie się nie da. Kochani, wiem, że na pewno znajdzie się jakiś mądry zawsze, który pewnie wymyśli taką sytuację, w której będziemy można powiedzieć, no ale nie chciałbym właśnie, żeby, nie wiem, to mi czyniono i wtedy w związku z tym ja też nie chcę tego czynić innym, albo właśnie chcę to czynić innym, ale mnie to nie muszą czynić. Kochani, na pewno da się znaleźć jakiś głupi wyjątek od tego, ale kochani, to jest tak prosta i tak klarowna zasada, że gdybyśmy tylko według niej żyli, kochani, prawdopodobnie, czy nieprawdopodobnie, na pewno skończyłoby się 99% zła tego świata. Nie wiem, może jakiś 1% by został. Bo są rzeczy, które pewnie oczywiście nie są zależne od nas, to jest jasne, nie? Ale kochani, jeżeli chodzi o nas, jeżeli chodzi o to, co się dzieje między nami, o to, jak ludzie nawzajem sobie jakieś zło robią, krzywdzą się i dzięki jakby jeden drugiemu są nieszczęśliwi, to kochani, wszystko to by się skończyło, gdybyśmy tylko żyli taką zasadą. Kochani, proszę was, spędźmy dzisiaj ten dzień na nieustannym takim prostym myśleniu. Jak będziesz cokolwiek robić, myśleć, podejmować decyzje, zachowywać się względem kogoś, czy chcesz, żeby ktoś tak zrobił względem ciebie? Czy chcesz, żeby ktoś do ciebie tak mówił? Czy chcesz, żeby tak zrobił, tak patrzył, tak się zachowywał, tak cię traktował? Czy naprawdę tego chcesz? Możesz sobie mówić, ja wiem, że tak się lubimy usprawiedliwiać, tak, ja też bym chciał, żeby tak mnie traktowano, bo to by mnie na pewno przyprowadziło do nawrócenia. Naprawdę byś tak chciał i naprawdę ten sposób, który wybierasz, by ci odpowiadał? I kochani, ja wiem, że oczywiście to nie jest tak, że jakby zawsze to jest, że tak powiem, stuprocentowa prawda, bo możemy powiedzieć, że mamy różne wrażliwości, mamy różne temperamenty, mamy różne potrzeby i pewnie to, co niektórym byłoby dobre, to dla nich wcale takie nie musi być. Kochani, to wszystko prawda, ale świat byłby naprawdę 1000 razy lepszym światem, gdybyśmy przed zrobieniem, powiedzeniem, uczynieniem czegokolwiek, zadali sobie pytanie, czy ja chcę, żeby mnie to zrobili? Czy ja chcę, żeby ktoś mi to powiedział? Czy ja chcę, żeby ktoś mi tak to powiedział? Nawet jeżeli chcę, żeby mi to powiedział, to czy chcę, żeby tak mi to powiedział? Kochani, świat byłby po prostu pięknym miejscem, gdybyśmy tylko zaczęli żyć według tej zasady. Żyjmy, proszę. Mówię to do siebie. Adaś, żyj według tej zasady. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie. Zapraszam oczywiście na jutrzejszy, ostatni wstawak w tym tygodniu będzie jutro. Mam nadzieję, że się mimo soboty zobaczymy. Życzę wam dzisiaj pięknego dnia. Czyńcie innym to, co byście sami chcieli, żeby wam czyniono. Dobrego dnia, błogosławie, ściskam, pozdrawiam. Do jutra. Z Bogiem, pa!